Jako Phoenix Contact zaproponowaliśmy pewne koncepcje. Cały proces związany z prefabrykacją szaf podzieliliśmy na poszczególne podprocesy. Dlaczego to zrobiliśmy? Ponieważ każdy podproces będziemy mogli łatwiej pokazać, w jaki sposób i gdzie możemy uzyskać większą efektywność czy też produktywność. Szukamy zatem miejsc, które możemy przyspieszyć, które możemy poprawić, a dzięki czemu w konsekwencji uzyskamy w całości, w całym procesie zdecydowanie lepszą optymalizację. Począwszy od projektowania, które jest nieodłączną częścią każdego montażu listew czy też elementów podczas prefabrykacji, zaczniemy proces, w którym pokażemy, w jaki sposób połączenie z bardziej zaawansowanym oprogramowaniem, jakim jest na przykład ePlan, umożliwi nam szybszy, bardziej precyzyjny, ale co ważne, niezawodny proces podczas przesyłania danych, eksportu, importu. Więc wykorzystamy zaawansowane oprogramowanie, aby w sposób cyfrowy zapisać całość projektową. Kolejnym etapem będzie proces mechaniczny. W tym momencie, na tym stanowisku, będziemy przecinać, rozcinać, ucinać poszczególne elementy, jak szyny, czy też koryta kablowe, za pomocą dedykowanych narzędzi. Następnym etapem będzie proces prefabrykacji samych listew, czyli będziemy montować na szynie poszczególne elementy, jak właśnie listwy, jak oznaczniki, jak mostki, czy też inne elementy, które są niezbędne podczas montażu właśnie tych elementów na listwie. Kolejnym krokiem będzie proces wydruku. Na stanowisku drukującym będziemy przygotowywać zgodnie z wcześniej zaprojektowanym czy też zapisanym projektem poszczególne oznaczniki, które następnie będą montowane na naszej listwie. Proces ten będzie jakby kontynuowany na kolejnym stanowisku, gdzie z kolei będziemy pokazywać, w jaki sposób prefabrykować poszczególne przewody, w jaki sposób wykorzystać optymalne oprogramowanie, które na tym stanowisku się znajduje, aby w całym procesie moglibyśmy znów bardzo efektywnie, szybko, ale przede wszystkim bezbłędnie przygotować kolejne przewody. Cały ten proces będzie zakończony ostatnim stanowiskiem, na którym będziemy montować wszystkie te elementy razem w szafie, gdzie pokażemy również kilka bardzo fajnych rozwiązań, które zoptymalizują sam proces montażowy.